Kolejny ksiądz nie żyje. Media właśnie dowiedziały się o szóstej śmierci wśród duchownych. Dramatyczne wydarzenia miały miejsce w centralnej Polsce. Wszyscy do końca trzymali kciuki. Niestety organizm nie dał już rady. Do diecezji napływają kolejne kondolencje. Ksiądz, który od dłuższego czasu przebywał w szpitalu, nie żyje. Tym samym to kolejny, szósty już duchowny, który zmarł w Radomiu w tym miesiącu. Znana jest przyczyna śmierci. To szósty zgon w ciągu miesiąca, przerażający, jak poinformował dziś wicekanclerz kurii biskupiej w Radomiu K.S. Prał. Marek Fituch, kolejny ksiądz zmarł w radomskim szpitalu. 83-letni Jan Grochowski, mieszkający w domu księży od 2012 roku, odszedł z powodu zakażenia koronawirusem. Jego pogrzeb odbędzie się jeszcze w ten piątek na cmentarzu w Górze Puławskiej. Tym samym dołączył do grona poprzednio zmarłych księży, 92-letniego Bogumiła Orłowskiego, 84-letniego Andrzeja Sasina, 75-letniego Mieczysława Marchewki, 91-letniego Stanisława Groszka i zmarli duchowni mieszkali w domu księży seniorów. Źródłem zakażenia koronawirusem miał być jeden z pensjonariuszy. Praktycznie przez cały lipiec ustalano, z kim mogli mieć kontakt księża i jak uchronić te osoby oraz ich rodziny przed ewentualnym zarażeniem. Dom księży seniorów został zdezynfekowany, a opieka nad nimi sprowadzona do niezbędnego minimum. Ksiądz mieszkał tam od 8 lat. U wszystkich mieszkańców domu księży seniorów przeprowadzano badania na obecność koronawirusa. U 10 księży stwierdzono wynik pozytywny. U niektórych z nich pojawiły się objawy chorobowe, dlatego była konieczność przewiezienia w sobotę i niedzielę chorych księży do szpitala w Radomiu. Na oddział zakaźny, można było przeczytać tydzień temu na stronie radomskiej diecezji. Wiadomo, co dzieje się z księdzem, który wraz ze zmarłym 83-latkiem trafił w ciężkim stanie do szpitala. Dwa. Lekarze ostrzegają, że druga fala już uderzyła. Niepokojące doniesienia z zagranicy. Trzy. Według informacji, jakie przekazał i jakimi dysponuje KS. Prał. Marek Fituch, na oddziale zakaźnym został już tylko jeden ksiądz. Jego stan zdrowia lekarze oceniają jako stabilny, musi jednak spędzić jeszcze pewien czas na oddziale. Źródło, Interia. Koniecznie obejrzyj nieziemsko prosty i szybki przepis na przepyszny posiłek.